Według rankingu innowacyjności krajów europejskich Polska znajduje się na 23 miejscu, jest klasyfikowana jako umiarkowany innowator. To znaczy, że pozostaje daleko w tyle nie tylko za liderami innowacji, jakimi są kraje skandynawskie, Niemcy i Holandia, lecz także za naśladowcami innowacji. Nasi analitycy przygotowali indeks Millennium, który bada potencjał innowacyjności regionów w Polsce. Wynika z niego, że liderami innowacyjności są województwa mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i pomorskie. Na przestrzeni kilku ostatnich lat widać zmniejszenie się dystansu pomiędzy liderem a pozostałymi trzema regionami. Na dole naszego zestawienia, podobnie jak w poprzednich latach, znajduje się województwo świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Nasza gospodarka w ciągu ostatnich lat osiągnęła olbrzymi sukces, podwajając produkt krajowy brutto. Dalszy rozwój nie jest możliwy bez innowacji. A jeśli chodzi o życie Kowalskiego, to innowacje zmieniają każdy aspekt tego życia. Sprawiają, że życie staje się wygodniejsze, i widać to wyraźnie na przykładzie usług finansowych. 7 milionów użytkowników mobilnych aplikacji bankowych mogą w tej chwili nie tylko szybko dokonywać transakcji bankowych, lecz również zakupić ubezpieczenia komunikacyjne, opłacić parking, kupić bilet komunikacji miejskiej. Aplikacje bankowe dają też możliwość kontaktu z urzędami bez wychodzenia w domu. Za pośrednictwem aplikacji klienci mogą zarejestrować działalność gospodarczą, złożyć roczne zeznanie podatkowe, sprawdzić stan punktów karnych oraz złożyć wniosek w programie Rodzina 500+. Polska zdecydowanie ma duży potencjał do poprawy swojej innowacyjności i wzrost innowacyjności jest koniecznością, jeśli chcemy dogonić bogato rozwinięte kraje Europy Zachodniej. Mamy w tym wyścigu innowacyjności wiele atutów. Należy tutaj wymienić nasze położenie blisko dużych rynków zbytu Unii Europejskiej, wysoką przedsiębiorczość Polaków, fakt, że firmy działają w globalnych łańcuchach produkcji, a także wysoki poziom kapitału ludzkiego. Po drugiej stronie widać też bardzo dużo barier, które mogą nam utrudnić ten bieg. Barierą na drodze do innowacji może okazać się niska liczba liczących się ośrodków naukowych w Polsce, niski poziom zaufania społecznego, niskie kompetencje osób starszych, starzenie się społeczeństwa oraz duży dystans technologiczny w wielu branżach.